Witajcie moi drodzy, ostatnio często pytacie mnie, jak wykonuję mój makijaż, jakie kroki stosuję, jakie produkty pielęgnacyjne, pędzle i całą resztę i chcieliście, żebym wykonała dla Was film z aktualizacją dziennego makijażu, oto i on. Dzisiaj pokażę Wam, jak właśnie wykonuję ten mój makijaż w kilku krokach, jakie sztuczki stosuję, jakie preparaty. Od razu zaznaczam, ja nie jestem profesjonalistą w makijażu, więc jeśli coś robię źle, to dajcie oczywiście znać. Zainteresowanych zapraszam do oglądania. Zaczynamy. Zawsze zanim zacznę wykonywać mój makijaż, nakładam preparaty z wysokim filtrem, z filtrem 50 i stosuję dwa. To jest taki trik, który zaczęłam używać w moim makijażu jakiś czas temu i zauważyłam też, że bardzo dobrze się u mnie sprawdza. Filtry, po które ostatnio sięgam, jest to marka Galenic Aqua Urban i on ma zabarwioną konsystencję, przez co też nakładam go na całą moją twarz plus szyję, omijając okolice oczu. Natomiast drugi filtr to jest marka Dermaceutic i jego stosuję w okolicy oczu, a dokładnie nakładam go tutaj, przy skrzydełkach nosa i nad górną wargą. A dlaczego? Bo jest typowo biały. I białe filtry mają to do siebie, że często wybielają naszą skórę, ale też potrafią przebijać pod lekkim podkładem czy kremem BB. A Wy doskonale wiecie, że ja uwielbiam tego typu formuły, konsystencje podkładów, nie znoszę ciężkich podkładów w ciągu dnia. I dlatego zauważyłam, że jak nałożę sobie taki biały filtr właśnie tutaj w tej okolicy, to on będzie już ją lekko rozjaśniał i rozświetlał. Więc to jest bardzo fajna kombinacja, polecam Wam wypróbować. A następnie preparat. Na usta jakaś pomadka ochronna, nawilżająca i mogę zabierać się za mój makijaż. Teraz czas na podkład. Przez ostatnie tygodnie bardzo polubiłam się z podkładem, najnowszym podkładem od Guerlain, który daje delikatne krycie do średniego, w zależności od tego, jak dużo go nałożycie. To nie jest podkład mocno kryjący, on niczego absolutnie Wam nie zakryje, daje też piękny glow na skórze, bardzo ładnie ją rozświetla i przy aplikacji stosuję pędzel, który jest specjalnie przygotowany właśnie do tego podkładu. Co robię? Dwie pompki, dosłownie dwie pompki tego podkładu, nie więcej, i rozprowadzam go na twarzy. Jak nie mam golfika, to też nakładam go na szyję, tutaj delikatnie, właśnie przy pomocy tego oto pędzla rozprowadzam takim ruchem wyciągającym i omijam okolice oczu. Teraz wkracza korektor. Marka Clinique, taki oto w tubeczce mały korektor w odcieniu 04 i Mini Beauty Blender już zmoczony. I teraz nakładam korektor, robiąc takie dwie małe kropeczki. I tyle. Teraz będę go rozprowadzać przy pomocy właśnie tego Mini Beauty Blendera w okolicy oczu, delikatnie przeciągając tutaj na skrzydełka, odrobinę pod nadgórną wargą i też delikatnie tutaj na górnej powiece. To jest w ogóle bardzo mocno kryjący korektor, który ma delikatną, lekką konsystencję i przepięknie wtapia się w skórę i bardzo, bardzo długo na niej pozostaje. Myślę, że będzie moim kolejnym ulubieńcem. No to zabieramy się do roboty. Widzicie, jaka jest różnica? Ten korektor to jest w ogóle coś wspaniałego. ponieważ ja nie lubię, kiedy korektor wchodzi mi w zmarszczki, zawsze muszę go delikatnie przypudrować i w tym celu stosuję biały, transparentny puder, który, uwaga, nakładam dalej tą oto gąbeczką. Robię to w ten sposób, że maczam gąbeczkę, widzicie, w pudrze, a następnie rozprowadzam w tej oto okolicy, delikatnie wklepując. Teraz przypudrowanie całej twarzy i znowu stawiam na puder sypki. Tym razem jest to Clinique, który jak widzicie jest w takim delikatnym kolorze, ale daje na twarzy transparentne wykończenie. I do tego stosuję taki większy pędzel już do pudru. O, zamaczam delikatnie i tak jakby wciskam w skórę. Zobaczcie. Konturowanie i bronzer. Dosłownie staram się nałożyć go odrobinę przy pomocy też takiego fajnego, wyprofilowanego pędzla. I zawsze rozcieram bronzer do góry, przez co też policzki wydają się nieco bardziej uniesione. O, bronzer rozcieram też w tej okolicy. Zbliżamy się już do końca cery, teraz czas na róż w przepięknym, takim oto świeżym, delikatnym odcieniu. Bardzo, bardzo się z nim polubiłam. Nakładam go, tak jak widzicie, odrobinę na pędzel i rozprowadzam tu. Dodatkowo odrobinkę nakładam też tutaj na środek nosa. Widzicie to? I teraz nie pozostaje mi nic innego, jak wszystko ze sobą zblendować przy pomocy takiego oto puchatego pędzla. Dobra, zabieramy się teraz za powieki. Poprawiam sobie delikatnie gąbeczką, żeby nie było tutaj żadnych smug po korektorze czy po pudrze. O, i nakładam jeden z moich ukochanych cieni od Inglot w takim właśnie delikatnym, jasnym kolorze. Zobaczcie teraz, jaka jest różnica rozświetlenia tutaj tej okolicy. Kąciki oczu, wewnętrzne kąciki, to będzie biały pudrowy, taki biały perłowy cień z Inglota, dosłownie odrobinę. O, i też tym białym cieniem zaznaczam tutaj miejsce pod łukiem brwiowym. Od jakiegoś czasu bardzo polubiłam się z taką maleńką paletką od Estée Lauder, w której znajdują się tylko i wyłącznie dwa cienie. Ona jest niedostępna, natomiast ja zostawię Wam numerki tych cieni, bo być może będziecie mogli znaleźć je w jakiejś innej palecie, ewentualnie też kupić solo. I tutaj mamy taki lekko brązowy odcień oraz taki, powiedzmy, szary. On wygląda na ciemny, ale za to na powiekach wygląda bardzo delikatnie i przy pomocy też takiego cienkiego pędzelka robię tutaj taką roztartą kreskę. Nabieram sobie odrobinę i wykonuję to w ten sposób. Jeśli tak się zdarzy, że coś się osypało, wtedy sięgam po pędzel do rozświetlacza i delikatnie strzepuję. Ok, przechodzimy teraz do kreski. Tutaj sięgam po zwykłą kredkę od Clinique, która jest w odcieniu 01 Diamond. I robię taką bardzo delikatną kreskę przy samej linii rzęs. Zabieramy się teraz za brwi, a wiem, że Was to niesamowicie interesuje. Jak zapewne widzicie, nie robię brwi permanentnych, nie mam takiego makijażu, stosuję tylko i wyłącznie pędzelek, cień z Inglota i żel do utrwalenia brwi oraz jeszcze jeden cień z Estée Lauder. Zaraz zobaczcie, jak ja to robię. I teraz całość nakładam tego jaśniejszego cienia na brwi. No i zobaczcie, tak to wygląda. Brwi są przyciemnione i zrobiony tak naprawdę ich kształt. Teraz lecimy z drugą. I teraz drugi krok. Sięgam po paletkę do brwi od Estée Lauder w odcieniu 03 Brunette i tutaj też mam dwa cienie. Będę maczać pędzelek w tym takim bardzo, bardzo ciemnym, szaro-brązowym odcieniu i wykonuję dosłownie to. Tak naprawdę mogłabym powiedzieć, że tym ciemniejszym cieniem podkreślam tylko, jak ja to mówię, ogonek, czyli tę część lekko od dołu, żeby to był taki efekt cieniowania. To samo robię z drugą brwią. I tak naprawdę teraz muszę tylko wykończyć brwi bezbarwnym żelem, chociaż on, jak widzicie, już wygląda na ciemny, ale uwierzcie mi, jest bezbarwny. Po prostu zmienia swój kolor w połączeniu z cieniem do brwi, wyczesuje brwi do góry. Teraz nakładam tusz na rzęsy, rozświetlacz i coś na usta. W codziennym makijażu raczej nie maluję dolnych rzęs. Oczywiście, kiedy gdzieś wychodzę, to wtedy lubię taki efekt drama i podkreślam 2 warstwy, czasami nawet 3 na górne rzęsy i zawsze dolne. A teraz czas na rozświetlacz. Praktycznie zużywam rozświetlacz, który mam już od jakiegoś czasu i tutaj sięgam po ten oto odcień z paletki właśnie rozświetlacze od L'Oréal. Czekam na nowość. Piękny nowy rozświetlacz z Estée Lauder. Mam nadzieję, że już niedługo pojawi się w sprzedaży. Więc korzystam z zapasów, które mam w domu i nakładam rozświetlacz w ten sposób. Ostatni krok. Pomadka, albo nawet nie. Błyszczyk, bo w codziennym makijażu wolę jednak stawiać albo na pomadki ochronne, albo na mój ukochany błyszczyk z Sephory. Zobaczcie, on już mi się praktycznie kończy. To jest błyszczyk powiększający usta, odcień 01, bardzo często widzicie go w moich filmach, uwielbiam. Zobaczcie, on daje taką taflę na ustach. Tak właśnie wygląda mój codzienny makijaż, o który ostatnio często pytacie. Aktualizacja, lekkie glow, rozświetlenie, przypudrowanie, rozjaśnienie, nic szczególnego, ale to, co jest najważniejsze, podkreślone policzki, lekko uniesione, zaróżowione, zobaczcie, podkreślone brwi, lekko rzęsy, usta i tyle. Przypominam, że linki do produktów, które dzisiaj Wam pokazałam, znajdziecie w opisie do tego filmu. Zostawię Wam również listę pędzli, z których korzystam, i gadżetów. Jeśli macie jakieś pytania, to zostawiajcie w opisie do dzisiejszego filmu. Trzymajcie się cieplutko, buziaki i widzimy się w kolejnych publikacjach. Pa!